Ładny słoneczny dzień, idealny, żeby pojechać z tatą na złomowisko. Zatem jedziemy na złomowisko. Nadjeżdża już ta czwóreczka. Siemanko! Siemanterko! Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witaj, witaj tato. Fajnie, że udało się dzisiaj wyskoczyć. Witam również wszystkich oglądających. Ten piękny zimowy dzień. No, słoneczko ładnie świeci. Piękny jest. A ja nie pojechałem do pracy przecinać drzewka, bo u nas rano było powyżej minus 10 stopni. Aha. I szron taki na drzewach był. No i po godzinie pracy to byś mokry cały był, ręce by były mokre. No. A jak ręce są mokre, to jest zimno. No tak, dokładnie. No i musimy wykorzystać ten dzień i jedziemy na złomowiec. No dokładnie. Także jedziemy na bazę. Tam mamy troszkę złomu, musimy posortować. No i do zobaczenia za chwilę. Tak jest. Hejka. No właśnie, sortujemy tutaj gruby złom. Z tego śniegu trzeba powyjmować. Ostatni urobek magnesowy. Jest trochę tego. Poznajecie pewnie niektóre rzeczy. Ten jest do wiadra, ten gruby. No, zaraz to weźmiemy. Tutaj mamy z rozbiórki też trochę grubasów. I cieniasz się zdrafi też. Zaraz segregujemy. No. To do kulki. Odkładki kolejowe. Tu jaki fajny stary zamek. Fajowy. Ten płaskowniczek to się może przydać. Tak? No to odkładaj. Cześć Berciu. Co to jest? To jest obudowa. Od dyszla? Nie, jak jest wóz skręcał, taka nawrotnica to się chyba nazywało. Aha. I to było z drewna zrobione i to była taka obudowa tego, żeby nie pękło to drewno. Aha. No od wozu konnego. Fajny, fajny. To gruby złom. Fajny, gruby złom, dokładnie. To jest od wspomagania pompy sprzęgłowej. No nieźle. Wspomaganie sprzęgła. Aha. Pompa. Okej. Okay. A to jest do krawężników, nie? Albo do torów. Albo do torów, albo do krawężników. Dobra. To musimy odkręcić, bo tu jest za... Co tam? Ten zawód odkręcić. Dobra. Sorki Bercia. Patrzcie, ile mosiądzu w środku. Złoto. Bercia, złoto. We'll be right back.
właśnie z magnesu złowiłem taki bezpiecznik. Tam pisaliście. No i jest miedziuchy. Musiałem to odciąć z tatą. Takie jeszcze rurki miedziuchy. Trochę miedziuchy będzie. No to takie coś kojarzycie od lodówki. I tu kawałek jeszcze tego bezpiecznika. Olejowy grzelinik. O, pachnie olejem nawet. Jeszcze frytki by usmażył. Leci, leci. Ula la, co my tu mamy? Ła. Małe to będzie. Idź szybko, szybko, szybko wiadro wyka. Dużo tego oleju. Olej nam się przyda do smarowania różnych części, także się nie zmarnuje. Do grubego, do grubego. A to do cienkiego. To do cienkiego, czy do grubego, nawet to był ten. Żeliwne. To jest aluminium. A co to za mysza tu się wygrzewa na słonku? Piękna. Cześć. Piękno to. Piękno to. Dobra myszka. Syberyjska. Sprawdziłem, ile miedziuchy będzie. Kilo 270, kilo 300. No super, kilo 360. Okej. No i złom zapakowany, jest trochę grubego, trochę cienkiego i troszkę miedzi. Tym razem puszek nie biorę, niech trochę ich przybędzie. Zamykamy. Tatku, u ciebie broda jak u jeża. Tak, dobra broda, dobra broda. Mercia. Jedziemy na złomowiec. A jedziemy.
przy okazji pozdrawiam magnesiarzy, detektorystów, złomiarzy, sprzątających lasy i okolice lasów, wądołów i innych pól. I innych pól. Dokładnie. Także trzymajcie się ciepło i kochajmy się. Bądźmy dobrzy dla siebie nawzajem. No i pozdrawiam jeszcze wszystkich oglądających youtuberów. Szczególnie też z zagranicy ludzi. Bo wiem, że oglądają z całego świata. Także też trzymajcie się ciepło. Wszystkich pozdrawiamy. Hejka! Miska olejowa. Miska olejowa. Koło zamachowe. Sprzęgło. Karter, obudowy sprzęgła, karter. Koło pasowe. Obudowa rozrządu. Pompka paliwa. Blok silnikowy. Łowica. Instrukcja. Pokrywa zaworów, w środku zawory. I w środku w głowicy wałek rozrządu. Alternator. Z tyłu rozruśnik. Wow. Dzięki. O, a tam na dole, o widzisz rozrusznik, a tam filterek. Okej. Okay. O, daj jeszcze tutaj. Trzeba wrócić mi do tego mapy. O, aparat zapłonowy. Kopułka jest do świecy. Do świecy, do przewody wysokiego napięcia. No i daje iskrę przy ustawieniu zapłonu. Następuje, bo trzeba, rozrząd kieruje zapłonem. Ustawienie jest zapłonu i zapalanie jest mieszanki paliwowo-powietrzne. Bo to jest benzynowy silnik. Czyli zapłon następuje przez iskrę. Prądnica jest. Prądnica. Prądnica, bo w starych typach samochodów była prądnica, nie alternator. No, napędzany paskami klinowymi. O, koło pasowo, urwało się. I co jeszcze? No co? Od Żuka ogólnie, tak? Silnik? Tak, żukowski silnik. Fajnie. Żuk, co tam było? Tarpan. Nysa. Nyska, żuk to były takie. Tarpan to już miał trochę... Silnik trochę taki chyba fiatowski był. Nowszy? Nowszy trochę. O, pompka paliwowa. Bez obudowy, bez szkiełka. Szkiełko takie było, widać było, tu się pompowało. Widać było, jak paliwo przepływało? O, jak paliwo przepływało. I widać było, czy podaje pompka paliwo, czy nie. Okej. Kapselek wpadł, nie mam takiego. No i wpadło łącznie 184 zł, ale musieliśmy rozmienić panu, więc mamy całe 200. Także dobry wynik. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się ciepło. Hejka! Na razie.